Yo, bro, how you do? Czekaj. Yo, bro, how you doing? Tak jest, moi drodzy. Witajcie. Adam Joseph z tej strony, jak leci? Jesteśmy dzisiaj w Toronto. Jestem na zleceniu na jakiś tydzień. Postanowiłem nagrać vloga. Już jakiś czas vloga nie było, żadnego materiału. Pusto, cisza. Ale I'm back, baby. I said I'll be back and I'm back. Także dzisiaj w planie mamy zrobić trening w Toronto. Jest podobno jeden plac street workoutu, który chcę odwiedzić. Znaczy, podobno jest plac do street workoutu i ja chcę ten plac odwiedzić. Także to jest mój zamiar na dzisiaj. A później chcę uderzyć do tej wieży. Tam teraz jej nie widać. Tam do tej wieży chcę uderzyć. I miejmy nadzieję, że wszystko zmieści się w naszym pułapie czasowym. Także do roboty. Żeby nie było, że ten kanał to kompletna strata czasu, to wam powiem, wiecie, z ciekawostek, informacji życiowych, że Toronto to szóste miejsce w rankingu światowym, jeżeli chodzi o poziom zakorkowania, o ruch uliczny, także... Ale zakorkowane miasto! Serio, bardziej mi się tutaj podoba niż w Los Angeles, nie? I przynajmniej burze są, a ja lubię obserwować burze, lubię zjawiska atmosferyczne podziwiać. Burza, fajne słowo. Kiedy wyjeżdżasz z Polski na dłuższy czas i powtarzasz niektóre słowa, zaczynasz się zastanawiać, jakim cudem takie słowo powstało w ogóle. Burza, ale burza. Jesteśmy w parku. Mój zmysł street workoutera mówi mi, że jesteśmy... Tak, jesteśmy tutaj. Zobaczcie na to, widzę drążek. Czy Adam Joseph Modzelewski będzie odpowiedniego wzrostu na ten drążek? Czy nie zahaczy stopami o ziemię? Przekonacie się już w następnym odcinku. Prawie moja. Ziom, patrzcie jaka... nie wiem co to jest. Nie ma co marnować czasu. Wieszamy koła. O! Ryż i ryba. Kurczak, ryż i kreatyna zrobią z ciebie. Co z ciebie zrobią? Znacie ten hit z agresywnej masy? Pozdrawiam serdecznie. W ogóle to wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam WK, pozdrawiam Szmeksego, Deep Breath pozdrawiam, pozdrawiam agresywną masę, to już mówiłem. I wszystkich pozdrawiam. Pozdrowienia z Toronto. Czuję, że dzisiaj specjalnie dla was się tak zapompuję, tak się zniszczę. Zobaczymy. This is the answer. Of course, I think you're famous. Did you even know you? Oh yeah, they met me before. Hey, how you doing? He wants to have a chin-up competition. Chin-up competition? Chin-up. You ready? Oh, chin-up. Like a pull-up. Alright, like one. Mamy się zrobił, urodził się challenge globalny, międzynarodowy, international challenge. How's long hair? Get ya! 8, 9, oh my god, oh no. My god. It's gonna kill me, okay. Go! Oh my god! Come on! Jesus Christ! Come on! I feel like I didn't do a good representation for very that. Very nice, very nice. You think you didn't do it? I didn't do it. One more! Come on! One push more. It! I don't know, 24. Thanks. Like, people that are watching me wouldn't say that was like super proper. But okay. Ale i tak dobrze. Thanks. Okay, I'm good. Warmed up. Całkiem dobrze, czwarta seria, dyszka weszła bez problemu. Ostatnio zacząłem wzmacniać bicepsy tym ćwiczeniem właśnie teraz, które widzicie. I skutkuje to ćwiczenie bardzo dobrze. Zauważyłem, że po prostu przy podciąganiu najpierw wymiękają już mi ramiona, przedramiona, biceps, a nie same plecy. Chwyt i plecy trzymają.
a po prostu później nie mogę już wyciągnąć przed ramieniem. Dla odmiany, żeby było interesująco, spróbuję sobie jeszcze tych drążków. Ostatnia uwaga na dzisiaj, zwracajcie uwagę przy tym ćwiczeniu, które widzieliście z WIS po prostu, trzymanie w podchwycie na drążku. Zauważcie, że się garbiłem na początku, po prostu łopatki mi puściły całe, obciążenie przeszło na ręce i tak wisiałem, żeby się trzymać jak najmocniej. Później pod koniec dopiero spróbowałem wychylić się do tyłu, opuścić łopatki i dopiero poczułem, że prawidłowo wchodzi, więc zwracajcie na to uwagę. Dobra, szybka improwizacja. Wyszedłem, już skończyłem trening, ale widziałem, że tutaj jedna para sobie grała w baseball, w softball, więc zapytałem się, czy mogę po prostu złapać za baseball i spróbować uderzyć porządnie piłkę. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okay, any quick tips? Okay, got good. At least I got the first one right. Ale beka, no najlepsze uczucie w życiu w baseball uderzyć, Jezus Maria. W sensie trafić, ale to była duża piłka, to nie jest prawdziwa piłka baseballowa, tylko softballowa. Dobra, idziemy do tej wieży. Picture was taken by him. Well done. Appreciate it. Thank you. Zapytali, czy mi nie pomóc. On mówi, co ty tam robisz, kurczę, no trzeba było powiedzieć, to bym ci podtrzymał ten aparat. Ja mówię, spoko, easy, ba. Thank you. Zobacz. Jesteśmy na miejscu, tutaj dodatkowo jeszcze jest oceanarium, ale tam nie będziemy szedł tam. Kolejka jest wielka, także teraz chyba przyszedł czas, żebym po prostu wyciągnął z plecaka swoje jedzenie, zjadł spokojnie, napił się i czekamy w kolejce. Mamy bilety. Myślałem na początku, gdzieś przeczytałem, że to było $220, a tak naprawdę jest to, wyszło 67 kanadyjskich, czyli jakieś $50 amerykańskich, więc do przeżycia. I na pewno będzie niezapomniana pamiątka. Jak to powiedziałem, tak bardzo poważnie. Na pewno będzie niezapomniana pamiątka. First post, 3, 2, 1. Second post, 3, 2, 1. Great. To go higher, you need a time ticket to go up, so it's better to go there first, get a time ticket and then you're able to go higher to the sky. Idzie burza. And exit on your right. Jesteśmy o idealnej godzinie, bo już nie ma tej jaskry od słońca, jest po prostu teraz wszystko idealnie widać.
ręcznie idę, ale można wyjść ogólnie i na zewnątrz budynku, na zewnątrz kopuły stanąć i obserwować całe wszystko dookoła. Nie będę robił sobie żadnych zdjęć, także wideo, yo. Pamiąteczka, mamy do uwiecznienia, mamy teraz bardzo dobrą pamiątkę i ludzie mają pompę. No nic, fajne miejsce, ale trzeba spadać do domu, także ruszam w drogę i widzimy się za chwilę. I takim magicznym sposobem jesteśmy z powrotem w siedzibie, także jestem w budynku, który jest z roku 85 mniej więcej. Okej, patrzcie, chwila. To jest Bayer, mieszkaniec tego budynku. 27 lat ma ta papuga, bardzo fajna. Okej. Okay. Ale tęskniłem za tym, naprawdę dzisiaj tak dobrze mi się nagrywało vloga jak nigdy, albo jak bardzo dawno. I ta była taka monotonia już i to na siłę to robiłem. I to zeszło, dużo sobie przemyślałem i naprawdę dzisiaj cieszyłem się mocno, że mogę do was mówić, że mogę wam to pokazać. I miałem bardzo fajną energię, nawet teraz ją czuję, chociaż jest północ prawie. Także dobrze być z powrotem, dobrze być z powrotem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się niebawem. Peace out, brother. Buziaczki. Dobranoc. Na razie. Yo. Okay.